Hej, Katie, a ty co dzisiaj będziesz porabiała? Ach, widzę. Będziesz robiła balony z gumy balonowej. Katie, chyba tym razem przesadziłeś z tym balonem i utknęłaś na jezdni. O nie. Jeżeli traktor będzie nie zauważył w porę, to wjedzie w ciebie. Chyba będziemy potrzebować pomocy patrolu policyjnego. Całe szczęście, że Hektor cię zauważył. Hektor, chyba będziesz musiał zawiadomić Franka i Mata. Hej, Matt. Cześć, Frank. Hektor potrzebuje waszej pomocy w mieście. Katie utknęła w gumie balonowej i nie może się ruszyć. Musimy ją ratować, zanim wjedzie w nią traktor Ben. Może powinieneś użyć swoich turbodopalaczy, żeby dojechać tam szybciej i uwolnić Katie. Frank, ty też kieruj się na miejsce i postaraj się wymyśleć sposób, dzięki któremu będziemy mogli uwolnić Katie z tej gumy balonowej. Już dobrze, Katie. Frank i Matt zaraz cię stąd uwolnią. Może spróbujemy wyciągnąć Katie z tej gumy, pchając ją w bok? Chłopaki, zaczynam się martwić, że nie zdołamy uratować Katie na czas. A gdzie podział się Frank? O mój Boże, Frank! Gdzieś ty był? O, kanapi, appetit! Polejesz Katie wodą? Uratowaliśmy ją w samą porę. Wow, Ben, musiałeś słuchać tej muzyki naprawdę głośno, skoro nas nie słyszałeś. To może być niebezpieczne. Mogłeś zderzyć się z małą Katie. Już dobrze. Skąd mogłeś wiedzieć? Na szczęście patrol policyjny uratował nas wszystkich. Sądzę, że mądrym podejściem będzie nie rzucie gumy i nie robienie balonów oraz nie słuchanie głośnej muzyki podczas jazdy. Co powiecie na to? Świetna robota, Frank. Pomysł z wodą uratował całą sytuację. Myślę, że teraz wszyscy możemy porzuć trochę gumy balonowej, skoro nikt z nas nigdzie się nie wybiera. Dziękujemy za pomoc, patrolu policyjny. Trzymajcie się z dala od kłopotów, Katie i Ben. Do zobaczenia.
Hej dzieciaczki, cóż za wspaniały dzień na wizyty na plaży. Właśnie tak mały Tomie? Coś zobaczyłeś? Rekina? To niemożliwe! W naszym mieście nie ma żadnych rekinów. Chyba jednak masz rację, mały Tomie. Dzieciaczki, odsuńcie się od brzegu. Musimy sprowadzić pomoc. Absolutnie. Nie powinniście pod żadnym pozorem wchodzić do wody. Może poprośmy patrol policyjny, żeby się tym zajął, co? Hej, chłopaki. Nie uwierzycie. W naszym jeziorze pływa rekin. Dzieciaczki chciały się wykąpać, ale się wystraszyły. Musimy to zbadać. W drogę! Zobaczcie, patrol już tu jest. A teraz zajmie się tym groźnym rekinem. Nie, Matt, to nie jest żart. Dzieciaczki naprawdę widziały tego rekina. To dobry pomysł, Frank. Hektor, poleć nad wodę i poszukaj tego rekina, dobrze? Tak, go, go! Tam jest! Okej, Hektor, leć powiedzieć reszcie. Chłopaki, Hektor widział tego rekina. On pływa na samym środku jeziora. Dzieciaczki, zaczekajcie tutaj. Patrol policyjny zaraz się tym zajmie. Co mówisz, Ma? To nie jest prawdziwy rekin? Więc co? Katie? Co ty robisz na jeziorze? I czemu jesteś przebrana w rekina? Aha, byłaś w lakierni Toma i się przemalowałaś. Ale co robisz na jeziorze? Aha, zagapiłaś się, zjechałaś z drogi i wpadłaś do jeziora. Tak się tu znalazłaś, tak? Myślę, że patrol policyjny mógłby cię wyciągnąć z tych tarapatów. Araba, hahala, apati. Dobry pomysł, Frank. Użyjmy twojej wyciągarki, żeby pomóc Katie wydostać się. Świetna robota, Frank. Dzieciaczki, ten rekin to była tylko przebrana Katie. Teraz możecie już pływać. Haha, masz rację, mały Tomie. Katie, powinnaś znowu odwiedzić Toma, ale tym razem w jego myjni. Dziękujemy wam za waszą pomoc, patrolu. Pa, przyjaciele, do zobaczenia. Patrol policyjny.
chłopaki, co tutaj się dzieje? Och, kurczę. Myślisz, że Tyler pomalował sprayem nasz komisariat policji? Skoro mówisz, że tego nie zrobiłeś, Tyler, ktoś powinien zbadać tą sprawę. O. Dobry pomysł. Lepiej powiadomy resztę ekipy i zbadajmy tę sprawę. Trzymajcie się wszyscy! Hej, chłopaki! Matt prowadzi śledztwo w sprawie graffiti, które ktoś pomalował na naszym komisariacie policji. Pomożecie? Dobrze, zatem do dzieła! Już prawie tam jesteśmy. Nic się nie martwcie. Patrol policyjny już się tym zajmuje. Co myślisz, Matt? Te ślady pewnie należą do tego, co malował sprayem. O. Hopi, hopa. Masz rację, Matt. Te ślady nie pasują do opon Tylera. I co teraz? Dobry pomysł. Hektor, czy mógłbyś rzucić okiem na miasto z góry? Nie widzisz żadnych śladów? O kurczę, to mały Tom! Patrolu policyjny! Musicie go zatrzymać! Szybko! Mały Tomie, dlaczego malujesz na ścianie? O, to miło z twojej strony, że chcesz upiększyć nasze miasto. Ale malowanie sprayem to nie jest dobry pomysł. Nic się nie martw. Frank zaraz zmyje tą farbę swoim wężem. Tak lepiej. Dziękujemy ci, Frank. Przepraszamy, że ci nie wierzyliśmy, Tyler. O, Suzy upiekła ciasto. Co wy na to? Doskonale, patrolu policyjny. Rozwiązaliście kolejną zagadkę. Do zobaczenia wszyscy! Do zobaczenia w następnym odcinku! Patrol policyjny. Wow, Matt i Frank strasznie się spieszą. Hej chłopaki, co się dzieje? Koło farmy Bena jest pożar? O kurcze, lepiej szybko tam pojedźmy. What?
Cześć, Ben. Matt i Frank powiedzieli, że jest tu pożar niedaleko. Możesz im pokazać, gdzie, żeby mogli go ugasić? Znalazłeś ten pożar, Frank? O kurcze! Wygląda na to, że ogień może dostać się na pola Bena i spalić mu jego plony, jeżeli go nie zatrzymamy. Masz wystarczająco dużo wody w zbiorniku, Frank? Matt może pojechać do miasta samochodów i znaleźć kogoś do pomocy Frankowi. Zobacz, Matt, tam jest Penny samolot i Hector helikopter. Wyglądają na wolnych, więc może wypełnią swoje zbiorniki wodą i pomogą Frankowi. Dzięki, Penny. Dziękuję, Hector. Do zobaczenia w lesie, jak już wypełnicie zbiorniki wodą. Dobry pomysł, Matt. Jedźmy dalej do miasta samochodów. Może ktoś jeszcze nam pomoże. Tam jest Edgar Koparka. Możesz go poprosić o pomoc. Może wykopać rów z przodu lasu, żeby zatrzymać ogień przed dostaniem się na pola Bena. Edgar, ogień szybko się rozprzestrzenia. Potrzebujemy cię, żebyś wykopał ten rów. O kurcze, Frankowi skończyła się woda, tak jak się tego spodziewaliśmy. Nie martw się, Frank, pomoc już nadchodzi. Zobacz, jadą Matt i Edgar Koparka. Matt przyprowadził Edgara, żeby wykopał ten rów między lasem a twoimi polami. Dzięki, Edgar, jesteś najlepszy. A teraz potrzebujemy Penny i Hektora, żeby rozlali wodę z powietrza. Świetnie, już tu są. Nareszcie, ogień ugaszony. Świetna robota! Mamy dobre wieści. Penny i Hector ugasili pożar. Edgar, a ty świetnie się spisałeś, chroniąc pola Bena. A właśnie, nadjeżdża Ben. Ben chce wam wszystkim podziękować, sadząc nowe drzewa w lesie. Jak to miło z jego strony. Edgar pomoże ci wykopać dziury w ziemi. Cóż, myślę, że dzisiaj pokazało nam, jak ważna jest praca zespołowa, kiedy mamy trudne zadanie.
Świetna robota, przyjaciele! Jesteście najlepsi!